No jestem trochę zły na siebie, bo po prostu ma największy błąd, jaki popełniłem, to, że straciłem cierpliwość. To jest coś, co, no, z czym trzeba walczyć, ale no, gdzieś brakło tej cierpliwości, widząc dobre skoki, ale niekonieczny wynik. Cały czas człowiek myśli, co można poprawić, a robiąc kolejny krok naprzód, można się cofnąć i to jest problem. Czyli coś nowego spróbowałeś? Może nawet nie nowego, ale w pierwszym skoku było nieźle. Chciałem zrobić to samo, tylko na większej takiej swobodzie, z większym luzem i znowu pojawił się ten sam błąd, więc no, ciężko być zadowolonym. Ale chyba budujące są te skoki z pierwszej serii kwalifikacji. Tak, to pokazuje, że te skoki dobre są, ale szczerze mówiąc, wolałbym skakać źle i być w dziesiątce, niż skakać dobrze i zadowalać się pojedynczymi dobrymi skokami i kończyć zawody w końcówce drugiej dziesiątki. No właśnie, to kiedy wróci ten Maciek pod ubiegłego sezonu? No mam nadzieję, że już na turniej. Teraz myślę, że bardzo dobrze, że jest ten etap, kiedy jest dłuższy odpoczynek od zawodu. Będzie możliwość spokojnego potrenowania w Zakopanej. Mam nadzieję, że warunki dopiszą. No i też przede wszystkim ten czas w domu jest potrzebny, żeby w ogóle zapomnieć o skokach. Zresetować się, spokojnie potrenować, bo to naprawdę bardzo niewiele brakuje. Rezerwa jest duża do wykorzystania, tylko wiadomo, że ciężko jest zbudować formę na zawodach, gdzie można podjąć ryzyko zmian, ale no, to jest zawsze ryzyko. Czasami zostaje się przy tych sprawdzonych rozwiązaniach i to jest bardzo ciężkie skakanie wtedy, kiedy właściwie nie powtarza się cały czas jednego skoku, tylko coś się zmienia. A teraz dobrze, że będzie to zgrupowanie w Zakopanem. Chyba dużo może pomóc. Tak, no to jest duża nadzieja. Tak mówię, fajnie, żeby warunki dopisały i żeby nasz plan się ziścił, żeby oddać rzeczywiście około 20 takich spokojnych skoków, potrenować parę dni w Zakopanem. I to naprawdę może pomóc, bo każdy z nas ma rezerwę do wykorzystania, którą najłatwiej właśnie znaleźć na treningach, kiedy no, można coś pozmieniać, nie ryzykując. Ciekawy jesteś tej wielkiej krokwi? Tak, jestem ciekawy, bo o ile rozbieg już znam z zeszłego roku, o tyle tego profilu nikt nie zna, nikt jeszcze nie skakał, także jestem ciekawy, jak ta skocznia będzie wyglądać, jak się będzie czuło podczas skoków i no, nie mogę się doczekać tego spotkania, ale ja już jestem pozytywnie nastawiony. Takie mieszane chyba uczucia co do tego weekendu w Engelbergu, bo z jednej strony można powiedzieć świetne skoki w treningach, świetne skoki w kwalifikacjach, z drugiej strony nie najlepsze w konkursach. No tak, że tak powiem, z dzisiejszego dnia no, nie jestem zadowolony i czuję tutaj spory niedosyt. No ale tak, takie było założenie z trenerem, chcieliśmy coś spróbować tu w dniu dzisiejszym. No w moim odczuciu się to nie sprawdziło tak jak powinno. No ale no cóż, trzeba to odżałować i teraz skoncentrować się na dalszej pracy i walczymy dalej w kolejnych konkursach. Masz takie poczucie, że w cudzysłowie powiem, że spieprzyłeś ten weekend, czy akurat przeciwnie, że tu była dobrze wykonana robota? Znaczy, nie uważam, żebym spieprzył ten weekend. No, wczoraj ósme miejsce wydaje mi się dość w porządku rezultatem. No, dzisiaj ten wynik jest gorszy, ale tak jak mówię, no, chcieliśmy coś spróbować. No, a czasem tak bywa, że przy takim próbowaniu nie zawsze to wyjdzie tak jak by człowiek chciał. Dzisiaj akurat nie wyszło i to jest na pewno duży niedosyt po dniu dzisiejszym czuję. No ale to jest gdzieś tam dodatkowo jeszcze taki kop do przodu, żeby pracować dalej nad sobą. Co zrobić, żeby odciąć u Ciebie głowę? Żebyś na zawodach myślał tak samo jak na treningach i w kwalifikacjach? No właśnie dzisiaj to odcinanie miało miejsce i że tak powiem, ja się czułem odcięty, ale na tyle mocno, że tak powiem, no też nie potrafiłem dobrze skoczyć. I to jest, myślę, że trochę nie tędy droga i... No cóż, myślę, że sobie to jeszcze przegadamy i znajdziemy taki złoty środek. Tak naprawdę potrzeba jednego dobrego skoku w zawodach, żeby to ruszyło pewnie. Nie wiem, ja nie jestem ekspertem. Dawid, warunki dzisiaj chyba dobre, nie ma co narzekać. Nie, jak najbardziej, bardzo, bardzo równo, fajny konkurs. Przede wszystkim dzisiaj ten śnieg nie przeszkadzał tak jak wczoraj. Także tutaj jest bezpiecznie i naprawdę można sobie normalnie poskakać. Także tutaj warunki jak najbardziej w porządku. Dziękuję i miłego powrotu do domu. Dzięki.